Witajcie moi drodzy, z tej strony Deseo, widzimy się w nowej serii na moim kanale, obiecanej zresztą już wcześniej. Chodzi dokładnie o Tomb Raider Anniversary. Moi drodzy, może najpierw kilka słów o tej części. Powstała w 2007 roku z okazji 10-lecia Tomb Raidera. Producentem oczywiście jest Crystal Dynamics. Fabuła Tomb Raidera Anniversary jest identyczna jak ta, którą znamy z Tomb Raider z 1996 roku. Lara Croft zostaje wynajęta przez Natlę, aby odzyskać mityczny artefakt. Wkrótce po rozpoczęciu swojej przygody orientuje się, że została wykorzystana, a cała zabawa nie rozchodzi się tylko o ten artefakt. Lara Croft decyduje się na własną rękę rozwiązać tajemnicę odkrywającą antyczny przedmiot. Odwiedzimy dokładnie te same miejsca znane nam z pierwowzoru, jednak mimo ogromnych nawiązań do tego pierwowzoru, autorzy zdecydowali się przygotować niektóre zupełnie nowe lokacje oraz stworzyć nowe zagadki i rozwiązania. Co jeszcze chciałam wspomnieć, to, że oczywiście Anniversary jest uznawany przez fanów, jak i w ogóle twórców, jako część trylogii Tomb Raider Legend, Anniversary i Underworld. Natomiast ja tej części absolutnie nigdy nie traktowałam jako trylogia. Nagrywam ją jako trylogia na swoim kanale, ale ja jej tak nie traktuję. Dla mnie to jest po prostu zwykły remake pierwowzoru. Owszem, są tu nawiązania do tej trylogii, ale jakby nie zwracałam nigdy na to jakiejś większej uwagi. Dla mnie to po prostu tylko odświeżona jedyneczka na nowym silniku i z nowymi jakimiś takimi smaczkami. Ale okej, pograjmy sobie to tak, jak twórcy zamierzali, czyli jako część drugą po Tomb Raider Legend. Mam nadzieję, że list do fanów, który wam przed chwilą przedstawiłam, przeczytaliście sobie. Ja już kończę, tylko zerknę, czy coś tu jest w stroje. Nic nie ma poodkrywanego. Także rozpoczynamy, moi drodzy. Nie wiem, o co chodzi. Ręczne chwytanie? No chyba wyłączone. Poziom trudności raczej łatwy? Nie, ale boję się trochę tej części ze względu na sterowanie. Niech będzie średni. Zostawmy to, tak? Trudny nie, średni. Now what's a man gotta do to get that sort of attention from you? If that's the sort of attention you want, Larson, you're well on your way. Sounds like fun, but I'm only here to make an introduction. Lara Croft, meet Jacqueline Natla of Natla Technologies. Good afternoon, Miss Croft. My research department has recently turned its focus to the study of ancient artifacts, and I'm led to believe that with the right incentive, you're just the woman to find them for me. I'm afraid you've been misled. I only play for sport. Which is precisely why I've come to you, Miss Croft. This is a game you've played before, with your father. You both spent years searching for the Scion of Atlantis. All you needed was the location of Qualopec's tomb. You found Vilcabamba. How quickly can you get to Peru? Vilcabamba continues to elude us, and my insistence that we press on in spite of these failures has morale low. I suspect Jenkins to be the author of the sedition. He simply refuses to accept the possibility that Atlantis is the foundation upon which all known civilizations were built. Increasingly, I find it is Lara alone who remains untainted by academic dogma and open-minded enough to see this truth. Okej, no to zaczynamy. Pozwólcie, że ja najpierw sobie popatrzę na sterowanie, tylko jest problem. Generalnie podłączyłam sobie pada od Xboxa,
Natomiast nie wiem dlaczego jakby tutaj te podpowiedzi, co mam używać, jakby mówią mi o klawiaturze. To się nie powinno zmieniać automatycznie. Pobawię się może przy następnym odcinku. No i będzie problem, bo jak będzie jakby spowolnienie czasu, kiedy musimy walczyć z T-Rexem albo nie wiem, z centaurami, no to będę mieć problem, bo ja nie wiem jak się robi to spowalnianie czasu. Na razie sprawdzam klawiszologię. Nie zrobiłam tego wcześniej. A co tam? Chodźmy na żywioł. Dziwne. Nie ma jakby... Tutaj z tym przewroty tu są. Muszę to sprawdzić. Co zrobić, żeby podpowiadało mi klawiszologię jakby pada, prawda? Czyli tam X, A, Y, B. A nie to, co ja mam wciskać na klawiaturze. Bez sensu. Dobra. Generalnie tak. Kilka słów o tym, jak będę chciała potraktować tą część, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę. Aha, jak jest jeszcze przyspieszanie? Poczekajcie jeszcze moment. Aha, dobra. Generalnie, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, absolutnie nie mam zamiaru zbierać tu wszystkich sekretów. Nie cierpię tego robić w tych nowszych TR-ach. Co mi się uda, słuchajcie, zdobyć, to mi się uda. No w pierwszym levelu akurat pamiętam wszystkie, gdzie są, więc sobie je zdobędę. Natomiast nie mam zamiaru łamać sobie tutaj karku na zdobycie wszystkich pozostałych. Boję się tutaj tej części bardzo. Powiem wam szczerze, że tak wzbraniałam się przed nagraniem jej. Górskie jaskinie. Dlatego, że to sterowanie pamiętam, ile ja razy przeklinałam, słuchajcie. I grałam w to chyba bodajże raz. Chyba raz albo dwa, już nie pamiętam. W ogóle właśnie tak jak to było z legendą. Wiecie, przeszłam i pizgnęłam to w kąt. No ale do legendy się przekonałam i uważam, że dużo traciłam, nie ogrywając jej tyle razy wcześniej. Zobaczymy jak to będzie z aniwerkiem, może... Aha, już się zaczyna, słuchajcie, gram na padzie i już się zaczynają schody. Ale wolę tego pada jak tą klawiaturę, bo męczyłam się strasznie w legendzie na klawie. Ale już pod koniec nie chciałam zmieniać ze względu... O Jezu! Ze względu na to, że już się przyzwyczaiłam, prawda? Natomiast tutaj warto by było od początku na tym padzie lecieć. No zobaczę, pokombinuję jeszcze tam w ustawieniach, żeby mi pokazywało, podpowiadało klawisze, które są jakby na padzie. Wybaczcie za te czasami chrupnięcia tutaj, ale no chciałam poszaleć i dałam maksymalną rozdzielczość, jaką się tylko da. Tam ponad 2500 chyba. Okej. Okay. Także wracając do tematu, chciałam was przeprosić za te chrupnięcia, za te spadki FPS-ów, ale tak jak mówię, no poszalałam. Dałam najwyższą rozdzielczość, jaką miałam do wyboru na maksymalnych ustawieniach, które jakby mój komp tutaj mi pokazywał, że mogę sobie wybrać. Nie jest źle, więc zostanę przy nich. Myślę, że nie będzie to tak kolić was w oczy. Dobra, wyłączyliśmy pułapkę. Nie mogę się przyzwyczaić do tego sterowania. Dobra, sprawdźmy. Czy tam chyba powinien być sekret, tak jak to było w pierwowzorze, tylko troszeczkę inaczej sobie do niego dojdziemy. Więcej skakania. Bo w jedyneczce wystarczyło po prostu wskoczyć do góry i już. I był sekret. Tutaj troszkę więcej będzie do przeskoczenia. Tutaj bodajże są trzy
3 sekrety, chyba jeden taki relikt. Coś jak złoty sekret. No i tam mamy pierwszy. Okej. Na razie nie jest źle, ale zapewne zginę tu kilka razy, także weźcie to pod uwagę i weźcie na to poprawkę, że raz, że to nie jest moje ulubione sterowanie, a dwa, że no, Aniwerek rządzi się swoimi prawami. No i czemu ona nie strzela? Aha, bo to trzeba klikać cały czas. Kurde. Dziwna sprawa. Tak nie doskoczymy. Bardzo ładnie to wygląda, muszę wam powiedzieć. Na tych ustawieniach. Ale widzicie, niby komp nie jest jakiś mega słaby, też nie jest dobry, ale no, taka stara gra na maksymalnych ustawieniach lubi sobie przychrupać. No, strzelaj do tego gówna. Dobra, tam się trzeba chycić. No, ale... Dobra. No i słuchajcie, podpowiada mi jak... Nie. Jak się wspinać po lince do góry. Zaś mi poka... Fajnie. Wzięłam apteczkę zamiast, słuchajcie, No nie, no na serio. No i co ja mam wcisnąć? Tu mówi, że przytrzymaj E. O, właśnie. Okej. Okay. Wiem, co na padzie odpowiada przyciskowi akcji, więc... Można ewentualnie pokombinować w ten sposób. Dobra, ale nie, tak się nie da generalnie grać i chciałabym, żeby mi podpowiadało, co wciskać na padzie. Ja to rozkminię do następnego odcinka, nic się nie martwcie. Ja pamiętam, że to spowolnienie czasu to było dla mnie... No nie. To była dla mnie tragedia do ogarnięcia na klawiaturze, jak grałam w to kiedyś. Nie wiem, jak to trzeba będzie zrobić na padzie. Mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie samo, intuicyjnie. No, wspinamy się. Okej. Okay. Wszystko to wygląda generalnie bardzo ładnie. Także jedną śmierć mamy, słuchajcie, już w tym odcinku za sobą. Nie odpuszczę, chcę ten sekret. Skoro widzę go i jest na wyciągnięcie ręki, to dlaczego by nie, prawda? Tędy chyba trzeba zajść. Tutaj o dziwo... O kurde, nie topesz. Tutaj o ile jest mało tych przeciwników, to jest okej. Okay. Gorzej będzie, kiedy będą mumie na Atlantisie, czy centaury. To będzie problem. Nie wiem. Mam nadzieję, że do tego czasu jakoś oswoję się tutaj ze sterowaniem. No gdzie te wilczki? O! Są! Czemu ona ich tu nie widzi? No. W sumie tam jest apteczka, ale wiecie co? Nie idę na razie po nią, bo i tak tu zaraz zaskoczę. I tak tu coś jest? Nie. Bo i tak zawali nam się most. Ten fragment doskonale pamiętam. Więc od razu idziemy po apteczkę. Dobrze w sumie, że tam zginęłam, bo przynajmniej mi się odnowiła ta apteczka przy checkpointcie. Aha, tu jeszcze trzeba po apteczkę wejść na górę. Nie lubię tego fragmentu, bo ona nie chce mi się za bardzo tutaj tego boku chycić. No właśnie o to chodzi. A może z tego da się odskoczyć, czy nie? Też nie. Okej. Jakoś się udało. Nie lubię tutaj... Ciekawe, jak sobie poradzę, słuchajcie, z tą czasówką na koniec tego levelu. No, tam może być ciężko. I to bardzo.
Mam nadzieję, że nie będzie wyżyłowana. Tym bardziej, że wzięłam poziom średni. Mam nadzieję, że ten poziom dotyczy tylko i wyłącznie przeciwników, nie czasówek na przykład. Bo się załamie. O kurde, nie zauważyłam, że tylko tutaj było do chycenia się. No, tutaj trzeba będzie zejść do niedźwiadka. Na pewno pamiętacie ten fragment. Ale zanim to zrobimy, to jeszcze po tą apteczkę trzeba było zejść. Ja to zapiszę, tylko ja nie wiem, czy te zapisy coś dają, wiecie? Zastanawiam się, czy... O, tu trzeba byłoby napisać coś, a to klawiaturą. Czekajcie. Piszemy Deseo. Dobra. Nie wiem, czy te zapisy coś dają, w takim sensie, że czy to kwestia tylko checkpointa, pomimo, że ja zapiszę w dowolnym momencie gry i na przykład zginę, to i tak mi się wczyta checkpoint. Ciekawa tego jestem. W sumie po co by były wtedy zapisy? No nie wiem, zobaczymy, jak to działa. Pewnie szybko zginę, więc będziemy mogli to przetestować. No i dobra, zapiszę tutaj. Jeszcze raz w takim razie. Ale coś czuję, że to jest kwestia tylko checkpointów. No ale dobra, mogę się mylić. No gdzie jesteś? Jesteś. No i nie widzę tego spowalnienia czasu. Nie. No słuchajcie, gryzie, bez sensu. Nie wiem, jak to się robi. Ale będę ćwiczyć pewnie na T-Rexie. Okej, zginął. Idziemy po sekret. Po to tu weszliśmy. W sumie mogliśmy od razu przeskoczyć na drugą stronę, ale weszliśmy tu specjalnie na dół, żeby zdobyć sekret. Tędy już nie wrócimy, drzwi się zamykają. Tak czy siak, nie wiem, czy dałoby się tamtędy wejść na górę. No nie wiem. Nie pamiętam, szczerze mówiąc. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Dobra. Tutaj musimy tylko przeskoczyć na drugą stronę. Jestem ciekawa, czy jest to skitrana apteczka, tak jak to było w podstawowej wersji. Jest. Czyli wiele kwestii się zgadza. Tak jak mówiłam, ja to traktuję jako po prostu remake jedyneczki. Jakoś nigdy nie potrafiłam na to spojrzeć jako część trylogii. Jakieś tam niewielkie nawiązania są. Aha, jeśli przytrzymasz spację, to co? Polecisz wyżej i dalej. A co to? Latający Chestmere? Dobra, coś mi to nie wychodzi. Da, teraz, okej. Okay. Jezus, pociągi, słuchajcie, słuchajcie mnie, tak? Pewnie się nagrało. Mam nadzieję, że nie. Zapiszę to. Albo i nie. Czekajcie, statystyki. 3, 1. Okej, to trzeba zapisać. Trzy sekrety mamy i jednego reliktu mi brakuje. Spróbuję to tak przeskakiwać, ale nie wiem, czy to nie byłoby lepiej z przewrotami zrobić. O, właśnie. Słuchajcie, a mnie siekło. No, to tu zginę na pewno. Nie wierzę, że nie. Tym bardziej, że to jest czasóweczka. Ale to dobrze, najpierw się z nią zapoznajmy. Tutaj wiem, że na pewno od razu trzeba wskoczyć na górę, ale może jeszcze chyba najpierw piesek, co? Znaczy nie piesek, to nie są pieski, to są wilki. Dobra. No i niestety to jest mój czas. Ja tu zapiszę i jeżeli mi się zginie, to będę wiedziała, czy to działa, czy nie działa. Czekajcie, którędy to? Tędy? Nie, chyba nie. No i się zasrało. Ale poczekajcie, to mi wczyta pewnie checkpoint. Tak, a jak ja wczytam grę, to co się stanie? Nie, to nie działa.
Także dupa. To nie działa, kochani. Nie wiem, po co są te save'y. Może po prostu między levelami, żeby zasejwować? Nie mam pojęcia, o co chodzi. Dla mnie w tym momencie ten safe jest do dupy rozczaś, ale... Okej. Okay. Dziennik każą czytać. No, no musi być jakiś sposób, słuchajcie. Podpowiedź jak... No ale ja pamiętam, jak to trzeba zrobić. Problem polega na tym, że tam po drugiej stronie też będą wilki, ale niestety to jest czasówka i trzeba będzie się pospieszyć. Może mi się uda jakoś te wilki pominąć za pierwszym razem. Zobaczymy. Nie chciałoby mi się tego powtarzać tyle razy. Okej, okay, lecę szybko. Tu chyba nie ma sprintu, co? Czekać. Aha, to chyba trzeba na drugą stronę, tak. No i tu będzie wilk właśnie. Nie jeden. O, ale mnie... Cezar. O Jezu, wejdź tam. Dobra. Może się uda. Musiałam wziąć tą apteczkę, ale pozwolicie mi zejść na dół, bo to jest nie koniec czasówki. Pięknie, udało się, ale to nie wszystko. Ja jeszcze tam nie idę, tam jest w zasadzie koniec levelu. Wiem, że jest tutaj relikt do zdobycia. Natomiast to będzie wyższa szkoła jazdy. Mogę zginąć. Najpierw musimy zabić wilczki. Na samej górze powinien być złoty relikt. Nie umiem, słuchajcie, na razie umijać tych przeciwników. Ale może spokojnie, może się nauczę. I to jest właśnie to, kochani. Ktoś jest dobry w klasykach, ktoś jest szpeniem w tych nowych TR-ach. No i tak to wygląda. Dawaj, od razu trzeba odskoczyć. No ale nie tak. Ta. 5 lat później, co? I znowu muszę te wilki jeszcze raz ubijać, niestety. Drugi poziom, z tego co pamiętam, nie wiem czy to był drugi, dostarczał mi sporo problemów parkurowych. Jeżeli chodzi o sterowność na klawiaturze, miałam z tym problem, pamiętam. Czy już? Patrzcie, nawet mnie nie ugryzły. Nawet mnie nie ugryzły. I teraz skup się, Lara. Bo tam trzeba wskoczyć jakoś. Nie mogę czekać. Aha, no tak to nie bardzo. Puść się. Jeszcze raz w takim razie. Okej, udało się. Jeszcze tylko kilka kroków. I będziemy na górze. Będziemy mogli pożegnać ten level. Jakże proste. Ale już 2 zgony były, także nie chcę wiedzieć, słuchajcie, co będzie w kolejnych odcinkach. No i mamy ten relikt. Co to jest? Ceramiczna flaszka z wizerunkiem orki datowana na 700 rok naszej ery. Spoko. Nawet wtedy flaszki używali. Ojej. Żebym tylko nie zginęła, słuchajcie. Żebym tylko nie zginęła. Dobra.
No i mamy to wszystko. 3 artefakty, 1 relikt. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszy odcinek. Prób czasu na pewno nie będę robiła. Absolutnie w Aniwerku się w to nie bawię. Do usłyszenia. Pa, pa.